Kiedy pasterze wrócili z Betlejem, to było im tak ciepło, że nawet nie czuli, jak wiatr zapomnienia nad polami wieje. Chcieli opowiedzieć wszystko, co widzieli. W ich głosach kwitło światło i muzyka. I żyli ciągle jakby w radosnej niedzieli, nie wiedząc, jak to światło powoli zanika. Bo jak tu opowiedzieć Boga, co drżał z zimna i płakał niemowlęco? Jak przekonać ludzi, że ta nasianie zsiniała dziecina, nie tylko ich, pasterzy, a świat cały zbudzi? Słów nie starczało, myśli nie starczało, a światło betlejemskie gasło i czerniało. My, co w domach siedzimy, wielce się dziwimy. Czemu potem nie słychać o nich ani słowa? Gdzie byli, gdy huczała niedziela palmowa? Gdzie byli, gdy Jezusa w grób składano zimny? My, co w domach siedzimy, wielce się dziwimy. Przy choince świątecznej, przed szklanym ekranem. Co się z nimi stało? Z nimi, z najpierwszymi. Czy wszystko, co widzieli, było zapomniane? My, co w domach siedzimy, wielce się dziwimy, że nie słyszeli już głosu anioła. A przecież my wiemy, że anioł nas wołał. Tylko lepiej udawać. Śpimy, nie słyszymy. Dokąd zmierzasz, człowieku? Na początku był chaos. Po kilkudziesięciu minutach, o godzinie 16.00,
Pierwszego dnia roku szkolnego szkoła w Biesłanie w północnej Osetii w Rosji została opanowana przez grupę uzbrojonych napastników. Bilans ofiar piątkowej tragedii w Biesłanie to prawie 400 zabitych i 700 rannych, w tym większość to dzieci. Znajdź sobie serce dziecka i uwierz.